Niewielki i najtańszy w całym zestawieniu monitory MIDI Plus wyposażono w potężny wzmacniacz cyfrowy o mocy 100 W RMS i 150 W w tzw. szczycie. Wzmacniacz pracuje w trybie Biamp, dostarczając po 35-15 W do głośników nisko- i wysokotonowego w każdym z monitorów. Zwykle w przypadku aktywnych monitorów studyjnych każdą kolumnę zasila odrębny wzmacniacz, jednak w tej klasie cenowej i przy tak niewielkich gabarytach zdecydowano się wzmacniacz umieścić w jednej kolumnie, a drugą łączymy po prostu kablem głośnikowym. To rozsądne rozwiązanie nie ma zauważalnego wpływu na jakość dźwięku, a pozwala zaoszczędzić koszty i upraszcza podłączenie. Od razu też zaznaczę, że jest tak we wszystkich trzech testowanych modelach Bluetooth. Pasmo przenoszenia MI5 rozciąga się od 50 Hz do aż 25 kHz przy zaledwie 3-decybelowym spadku, co pozwala sądzić, że monitory potrafią wygenerować naprawdę solidny bas. Skuteczność zestawu wyposażonego w 5-calowy tekstylny niskotonowy głośnik z włókna szklanego oraz 1-calowy jedwabny kopułkowy głośnik wysokotonowy to dokładnie 103 dB. Do monitorów podłączymy kable zakończone złączami typu duży jack, mały jack stereo oraz RCA. Monitory wyposażono także w 4-stopniową regulację częstotliwości średnich i wysokich powyżej 2,5 kHz, co z kolei pozwoli nam dopasować z jednej strony ich brzmienie do naszych preferencji, z drugiej strony skompensować odbijanie fal w niewielkich pomieszczeniach. Do tego oczywiście moduł Bluetooth w wersji czwartej. Para MIDI Plus MI5 waży 7,6 kg. Testy rozpocząłem od monitorów MIDI Plus MI5 i muszę Wam powiedzieć, że one zaskakują tym, jak są skuteczne, jak głośno grają i ten dźwięk jest bardzo dobrze zrównoważony. Nawet w głośnym odsłuchu nie słyszałem częstotliwości, które w jakiś sposób by mi przeszkadzały, by nie słychać istotnych rezonansów. Bas jest stosunkowo głęboki, mając tutaj takie narzędzia właśnie jak profesjonalny edytor dźwięku, byłem też w stanie sprawdzić właśnie jak te monitory grają w dole i rzeczywiście one bez problemu schodzą do tych 50, a nawet 40 Hz. Sporo ciszej, ale słychać też częstotliwości nawet poniżej 40 Hz, chociaż rzeczywiście przy 30 Hz jest już kompletna cisza, tak rzeczywiście ten spadek już w pewnym momencie następuje dość drastycznie. Oczywiście w przypadku tych monitorów mamy do czynienia z konstrukcją Bass Reflex, dość skuteczną, nastrojoną dość nisko i rzeczywiście słuchając takich nagrań, ja na przykład korzystałem tutaj z portalu Tidal, z nagrań niskompresowanych, przesyłając je po prostu do głośników poprzez Bluetooth. Zresztą te głośniki jako jedyne automatycznie połączyły mi się z telefonem, ale z tyłu też jest przycisk właśnie parowania. Także to jest dosyć wygodne. Brzmienie tych monitorów określiłbym jako takie stosunkowo właśnie zrównoważone, nienachalne. Góra jest dosyć prezentowana łagodnie. Nawet bardzo jasne nagrania klubowe brzmiały na tych monitorach tak dosyć przyjemnie i dynamicznie, ale też dobrze słucha się jazzu. Rzeczywiście ta sygnatura jest troszkę taką sygnaturą w kierunku może monitorów hi-fi, które nie są aż tak szczegółowe. Ta góra nie jest taka bardzo, bardzo precyzyjna, ale jest właśnie bardzo łagodna i ten środek też jest tutaj przyzwoicie naprawdę reprezentowany. Mam świadomość tego, że te testy przeprowadzam w środowisku nie do końca studyjnym. Mam świadomość niedostatków akustycznych swojego własnego pomieszczenia, ale wykonałem tutaj szereg różnych pomiarów mikrofonami pomiarowymi i wiem na jakie częstotliwości zwrócić uwagę, wiem w jaki sposób skorygować ten dźwięk, także słuchałem w różnych wariantach różnych nagrań i rzeczywiście te małe monitory potrafią wytworzyć dźwięk, który będzie dostatecznie głośny nawet do takiej pracy w ekscytacji nad utworami muzycznymi, no i z pewnością sprawdzą się także do słuchania muzyki. Myślę, że ten dół też jest dostatecznie dobrze zaprezentowany, by myśleć już o miksowaniu. No masteringu oczywiście nie, bo do tego potrzebny jest i akustyka, i większy odsłuch, ale myślę, że do produkcji właśnie muzyki elektronicznej te monitory nadają się po prostu świetnie. No i rzeczywiście, biorąc pod uwagę cenę, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć, że to jest około 600 zł, a więc w tej cenie można kupić właśnie taki konsumencki głośnik. JBL
Ja uwielbiam ten produkt, uważam, że jest fantastyczny, ale rzeczywiście jeśli chodzi o barwę tego dźwięku, jego moc i to jak prezentowana ta jest muzyka, to nie ma żadnego porównania. To są monitory studyjne, które będą grały po prostu kilkukrotnie głośniej. Zatem jeśli nie potrzebujecie urządzenia, które będzie przenośne, a chcielibyście, żeby to było urządzenie typu Bluetooth, to z pewnością takie monitory będą naprawdę fajnym wyborem.